mięsiwa już mamy w piecu, pieką nam się, na pewno będą pyszne, ale wiesz co, mam jeszcze jeden problem, ponieważ moja córka, ona uwielbia rolady, uwielbia po prostu, pod wszelkimi postaciami. Czy mogłabyś zrobić coś takiego, żeby ją zaskoczyć? Oczywiście. Przygotowałam... To jest filet z indyka i z tego indyka chciałabym pokazać, jak można prosto przygotować roladę z suszonymi morelami. A, no właśnie, suszone morele. Takiej kompozycji to jeszcze nie jadłam. Mamy tutaj pierś z indyka. Musimy ukroić plastry. Ukroiliśmy trzy takie plasterki. Myślę, że nam w zupełności wystarczą. W domu można... Czyli nie musimy takiej wielkiej porcji kupić, możemy sobie kupić wystarczy na przykład kupić pół nam kilogram czy pół kilograma. Zależy jaka rodzina. Zależy jaka duża rodzina, no i czy będziemy mieli gości w domu. No właśnie. I wtedy takie... Czyli wykrawamy sobie powiedzmy trzy takie kawałki. Trzy takie kawałki, ja tutaj przygotowałam takie trzy i będę teraz je rozbijać. Połączymy teraz te dwa kawałki. Teraz bierzemy suszone morele i układamy je na końcu rozbitego fileta. I zawijamy to w folię aluminiową. Zwijamy to dosyć ciasno. I na końcach zakręcamy, żeby nam wyszła taka równa rolada. Małgosiu, mam do Ciebie jedno pytanie. Czy taką roladę można zrobić, czy takiego indyka można zrobić z jakąś inną w środku? Oczywiście, to tylko jest kwestia naszej interpretacji i w zależności co lubimy. Czyli na przykład możemy takiego indyka zrobić z suszonymi pomidorami. Możemy też ugotować szpinak na ostro z czosnkiem i na przykład z fetą i posmarować wtedy tego indyka i zwinąć tak samo. Zwinąć tak samo. Takim samym sposobem jak ten. Można też włożyć śliwki suszone lub żurawinę, w zależności kto co lubi, dokładnie, kto co lubi. Małgosiu, roladę z indyka już mamy, ale widzę, że tu jeszcze jest pyszny schabik. Czyżby też była jakaś roladka? Tak. To jest schab wieprzowy. I chciałabym pokazać, jak można łatwo również przygotować roladę ze schabu z żurawiną i chrzanem. O! Czyli typowo świątecznie, typowo prawda? Typowo świątecznie, tak. Mamy kawałek schabu. Rozcinamy go. Na książkę tak zwaną. Tak. I też ubijamy. Mamy już mięsko rozbite. Czyli ono nie może być aż tak za bardzo rozbite? Nie, na ile się da. Na 1 cm. Tak, musimy je rozbić jak najcieniej się da. I oczywiście, żeby nie zrobić jakiś dziur. Tak. Solimy. Czy pieprz Ci podać? Tak, czarny pieprz, poproszę. I teraz zostawiamy to mięsko i przygotujemy żurawinę. Musimy ją troszeczkę przygotować. Czyli będzie Pani robiła taki sosik? Nie. Musimy zmiękczyć trochę tą żurawinę. Aha. Czyli potrzebujemy kawałek masła. Rozpuszczamy masełko na patelni. Masełko nam się już rozpuściło. Teraz dodajemy do tego masełka żurawinę. Ona nam trochę zmięknie, a to masełko
wsiąknie w mięso, będzie mięso bardziej soczyste, ponieważ schab jest taki trochę suchym, takim suchym mięsem, więc to masełko nada mu taki delikatny wilgoci i delikatny smak. I teraz dla podkreślenia smaku dodajemy trochę szany. Żeby teraz to masło nam się wchłonęło, dodajemy trochę bułki tartej. I tak przygotowaną żurowinę będziemy haszerować schab. Wykładamy żurawinę. I tak jak roladę z indyka, w ten sam sposób zwijamy mięsko. I zawijamy dość ściśle.